Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Rany tylko w okolicach szyi i karku. Ślady po szponach, długich i ostrych. Latarnia wciąż się pali. Zginęli niedawno. Od ugryzień w szyję. To jakiś wampir niższy. Trzymaj się blisko mnie.
To Kataka. Co? Banki, uważaj na jad. Szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. No chodźmy. Chodź, musimy przygotować statki, zanim łowcy zwietrzą, co się dzieje. Wreszcie, ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć jak statek. A daj spokój. Podła krypa, drewno zbutwiałe, żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie sztormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypcach, albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Triss, żeby nie odpływała. Co ci to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcem ich! Przypominam cię na młodość! Rozdzielcie się! Giję jak psa. Wyglądam ci na czarownicę. Dijkstra, nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Marigold! Idę! Trzymaj się. I ucałuj ode mnie Ciri, jak już ją znajdziesz. Baran jesteś. Słucham. Baran, cymbał, tłuk. Nawet nie spróbowałeś jej zatrzymać. Spytam raz jeszcze, bo ostatnio nam przerwano. Czemu do cholery interesujesz się, z kim jestem? Jak powiem, że dlatego, że cię lubię i chcę dla ciebie dobrze, to mi nie uwierzysz. Nie. I słusznie. Powinieneś trzymać się z dala od polityki. Ja to wiem, ty to wiesz.
Co ważne, Tristesz. Ale twoja druga ukochana już nie. Zwąchała się z Nilfgaardem, a ty pójdziesz za nią jak zawsze. I może być, że wtedy znajdziemy się po przeciwnych stronach barykady. Szkoda by było. No, ale to daleka przyszłość. Wpierw pomówmy o przyszłości nieodległej. Ach, Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanio rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko-ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Nie zabijam królów, wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra, nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów. W tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. Bo robotę urzekniesz.
Straże! Trzymajcie się w kupie! Wryjcie go! Ej, siwy, chodź tu! Nie pocisz. Ej, siwy, chodź tu! O co chodzi? Mamy, panie Wiedźmin, problem. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Jednak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Pierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanału. Z kanału? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Wieczny, no. Dlaczego ja... No! Jedną rękę chyli, dajcie w drugą wiedzę. A ja im więcej pierdolę. Odciski butów, uwalanych szlamem z kanału. Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Krew. Świeża. U nas w Kowirze to lepsze. Zlitujcie się, panie. Chore dziecko mam. I to nie jedno. Co go zaczepiasz, Brudasie? Nie widzisz, że zajęty? Mamy cię, skurwysynu! 5 pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźmak, bierz kasę i spływaj. Zostawcie go. Cuda niewidy. Wiedźmin broni łowcy czarownic. Jeszcze brakuje, żeby mysz się za kotem ujęła. Nie żartuję. Nie? No to pogadamy na poważnie. Zapłacisz za to! Spodziewałem się ratunku z twoich rąk. Może nie powinieneś oceniać po pozorach. Mógłbyś nauczyć tej sztuki swoich kolegów. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk i to zaraz. Pomożesz mi? Proszę, jacy potraficie być grzeczni, jak wam czegoś trzeba. No, niech będzie moja strata. Daj rękę. Znajdź kogoś twojego wzrostu! Rusz się! Oj! Jedź, płotka! Założę się, że gdzieś już o tobie słyszałem biały pisek. Nie do tyle pisek było. Tak
No, 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 może obecność tutaj to obraza wiecznego ognia. Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Po ciemku widzisz, krzepę masz, więc na karka byś się zdał. Byłbyś usłyszał. No proszę. To kołczat się nosi, nie wiem. Hej! Pewnie, kurwa, kto skradł? Co nam przyniesie jutro? Tak piękny, że okolicznie się jak przydało. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Wiedźmie, nie. Ja wiem, kto się dzieje. Kto się z nim spłonie? Wiedźmie? Nie mam siły. Pozdrawiam. Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Nie masz, kurwa, prawości na tym świecie. Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Bywaj.
Raz za wodem, raz na kozie. Tak, biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Bywaj. Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Siedź, czarnych, siedź! Ty masz ostry
wszystko się już skończy. Zamyślam zamtus otworzyć. Tylko Wiedźmina w tej chwili. Porządny całość. Geralt z Rivii. Cały i zdrowy. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Wes tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. Przestałeś ufać Wes? Gdzie to? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna. A w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł. Popełni błąd. No i nie myliłem się. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Sirke! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! Come on.
Gadaj, tylko walcz! Mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Rosz. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Został jeszcze jeden. Zabrałeś mi broń, Rosz, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trudów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Rosz, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Trokar! Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Co masz kupić? Jutro!
ci się! Nie trzeba ci czego, mistrzu! Jakiś kłopot? Miecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Rozporządzenia hierarchii. Do czarodzieja w domu swem skrywa. Zamasz go widzieć! Wyścig pamięci raz ma. Od razu spokojnie, nie ma lepszej. Psia krew. Łazik z powrotem! Ale komendancie, tam się roi od potworów i pułapy! Czterech naszych wynieśli się rannych, a na dole zostało chyba z 10 trupów! Gówno mnie to obchodzi! Mamy rozkaz przeczesać jaskinię i zrobimy to! Tarcie na siebie, tfu! Wiele rzeczy. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty! Jeden kurwa wielki kłopot! Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Geralt z Rivii, wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie! Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Nie, no i się jeba. Jak myślisz, zdziała co? Kto? Ten zabijaka? Życiu. Wiedźmin. Wiedźmin, nie wiedźmin, za dwa pacierze będzie macznym ogniem.